Biedronka czy Lidl? Lidl czy Biedronka? A może tak naprawdę żadne z tych? Dziś porównamy sobie klocki z Lidla z klockami z Biedronki i sprawdzimy, które z nich wypadają lepiej w rankingu punktowym. Zaczynamy! Cześć! Witam was moje fany i fany chińszczyzny i polszczyzny, bo różne się tu klocki trafiają w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, no mówiłem wam, obiecywałem wam taki tutaj porównanie, porównywalnik i go dzisiaj czynię. I Biedronka, i Lidl postanowiły wypuszczać swoje klocki. Znaczy Lidl wypuszcza je od dawna pod nazwą Playtime, natomiast w tym roku pierwszy raz Biedronka zaczęła wypuszczać również swoje klocki pod nazwą Elefan. I dziś sobie porównamy, zobaczymy i ja wam powiem, które lepiej wypadają i faktycznie na które lepiej jest zwrócić uwagę w sklepie i lepiej po prostu jest wydać pieniądze. Więc będziemy sobie tu wymieniali punktowo każdą z wytycznych i będziemy sobie oczywiście tu je punktowali. No i sprawdźmy, które te klocki są lepsze, więc zaczynajmy. A za pierwszy aspekt postanowiłem wybrać samo opakowanie. Fakt, Playtime tu mocno nadrobił, ponieważ w tym roku nawet te najtańsze zestawy zadyszkę zaczął pakować w kartony. Wcześniej one były w takich foliowych, trochę słabych po opakowaniach, teraz natomiast jest w kartonie. Grubość samego kartonu jest, powiedziałbym, identyczna. Więc tutaj o same klocki się nie musimy bać. Natomiast tu faktycznie otrzymujemy małe, w miarę małe opakowanie. Oczywiście są też droższe po dwie dychy i one faktycznie gabarytowo są takie jak prawie to. Więc tego porównać nie będziemy. Ale też nie będę przedłużał tak marginalnego akcentu jakim jest opakowanie. Tutaj punkt przyznam jednak Elefanom. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze czujemy się tutaj bardziej dopieszczeni. Całe opakowanie jest po polsku, wszystkie napisy są tutaj po polsku, a nie czujemy, że to jest jakiś, wiecie, produkt rozprowadzany po całej Unii, czy jeszcze Chinach i Bóg wie gdzie. Czujemy, że dostajemy tu dedykowany produkt tylko i wyłącznie na nasz polski rynek, czyli dla nas, plus jeszcze wymienienie innych zestawów. Mi się to jak najbardziej podoba. Pierwszy punkt dla Elefan. A drugi punkt, moi drodzy, jakim jest instrukcja? Jeżeli chodzi o samą instrukcję, uważam, że jest to dość ważny jednak punkcik w tym wszystkim, ponieważ, no cóż, nie oszukujmy się, ale wiecie, od instrukcji dużo zależy, bo to jest nasze pierwsze spotkanie z klockami. Gabaryt samej instrukcji Elefana podoba mi się średnio, jest po prostu duży, plakatowy, w sensie okej, do mniejszych rozmiarów przy mniejszym plakacie nie miałbym nic przeciwko, ale tutaj jednak jakoś mnie to wadzi. Natomiast nawet nie tyle jest to problemem dla mnie przy Elefanach, to po prostu sam często miałem problemy, spójrzcie ile to jest tych kreseczek, ciężko jest czasem się dopatrzyć, gdzie to jest, gdzie dopasowane i zazwyczaj budowałem tutaj tak, że widząc co mam dobudować, patrzyłem na kolejny krok i tu dokładnie widziałem co mam zbudować. Mój pierwszy krok z instrukcją nie był zbyt dobry, natomiast tutaj w Playtime'ach, to jest najstarsza instrukcja, teraz robimy jeszcze lepsze, tutaj jakby wszystko jest jasne od początku, jest pokazane bez strzałek, po prostu jest narysowane, gdzie klocek ma być dołożony, przez co buduje się znacznie przyjemniej. Format książeczkowy też mi się bardziej podoba, obydwie instrukcje mają też wymienione z tyłu klocki, jakie są potrzebne, co akurat daje na plus, ale mimo wszystko punkcik tutaj leci dla Playtime'a. Kolejnym elementem, którym tutaj chciałbym omówić, będzie tak naprawdę jakość klocka. Jakość klocka, twardość klocka, nasze przekonanie o tym, że klocka nie złamiemy, gdy na niego zepniemy. I tutaj dla mnie punkt leci ewidentnie dla Playtime'a. Te klocki są znacznie twardsze, są lepszej jakości moim zdaniem, po prostu gdy na niego nadepnę, wiem, że uszkodzę sobie nogę. Tutaj widzieliście na przykład te skrzydła, jak się wyginają. Oczywiście, dalej to nie jest źle i rozbieżność między tymi klockami jest naprawdę taka ociupinkę. Jednak jeżeli miałbym oceniać, które tą jakość mają ciut lepszą, oceniłbym tutaj na plus Playtime, więc 2-1 dla Playtime'a. Kolejnym elementem, jaki chciałbym nakreślić, będą naklejki. No właśnie, naklejki, z którymi Playtime sobie bardzo, bardzo długo nie radziło, robiąc je identycznych rozmiarów jak klocek. W tym roku jest trochę lepiej. Robią minimalnie mniejsze, niemniej często dalej jest to przybliżone do rozmiarów klocka, na jakie mamy je nakleić. W związku z tym tych naklejek czasem mamy po prostu z nimi problemy. No i naklejki pojawiają się praktycznie w każdym zestawie. Przy Elefanie ja byłem zauroczony wręcz, że dostaliśmy tu pełno klocków i ani jednej naklejki. No po prostu szczena mi opadła i byłem, no tutaj naprawdę mocno tym wstrząśnięty. Jednak grzebiąc trochę na YouTubie, zobaczyłem recenzję innych klockotuberów i widzę, że jednak
jednak są zestawy, gdzie te naklejki się pojawiają i jest też ich całkiem sporo. Jeżeli jednak mam ze sobą zestawić zestawy, w których zawsze są naklejki, a zestawy, w których czasem są naklejki, a czasem nie, no to wybaczcie, tutaj daję nagrodę dla elefanów, ponieważ tu nie zawsze są naklejki. Punkcik dla elefanów, 2-2. Kolejnym aspektem będzie sama przyjemność budowania klocków. I dla mnie, tutaj ciężko mi to powiedzieć, ponieważ z jednej strony chyba te się buduje przyjemniej, ale playtime'y też mocno się w tym roku poprawiły. W związku z tym, ciężko mi się wypowiedzieć, ale jednak, że mam cały czas złe wspomnienia z zeszłych roczników, a że jeszcze wiele tych zestawów zeszłoroczników może być powtarzanych, no to tutaj kolejny punkcik będzie dla elefana, czyli 3-2. Ponieważ budowało mi je się znacznie przyjemniej i jak trzeba było coś odmontować, zrobiłem to bez problemu palcami, przy czym nie rozpada nam się to też w rękach, trzyma się naprawdę stale, a tutaj, też był element, że odpadł coś rękami, ale jednak jest ciut ciężej. Jest to taka podobna różnica, jak było poprzednio, czyli naprawdę taka, ale jednak znów wygrywają elefany, czyli 3-2 dla elefanów. Jeżeli chodzi o same hipki, moi drodzy, tutaj to już jest kwestia sporna. Jednemu podoba się bardziej to, drugiemu podoba się bardziej tamto. No i tutaj nic na to nie poradzimy, moi drodzy. Natomiast, cóż ja mogę powiedzieć tutaj w hipkach? Osobiście dałbym punkcik jednak elefanom, powodując, że będzie 4-2 dla elefanu, ale prawda jest trochę taka, że mi, jak pamiętacie z recenzji, nóżka nie weszła, ułamała klocek, on już będzie zawsze jedno nogi. Główka weszła i już jej z hełmu nie ściągniemy, więc to też są ogromne minusy. Tutaj takich problemów absolutnie nie mamy przy playtime'ach. Też są hipki w miarę spoko, jednakże z racji tego, że tutaj były te minusy, wady, niestety, to nie jestem jakby w stanie podjąć punktu dla kogokolwiek. Nie jestem w stanie podjąć decyzji, dlatego tą rundę pozostawiam bezpunktową. Tym bardziej, że wiecie, każdy lubi co innego. Tutaj mamy też kwadratowe głowy. Jeden powie, że to jest masakra kwadratowa głowa. Drugi powie, że te wyginalne stawy są tragiczne. Trzeci powie, że to jest tragiczne, dlatego tu zostawiam bez punktu. Jeżeli jednak ta figurka byłaby cała, chyba mówię, przyznałbym punkt temu, ale na całe szczęście nie muszę, więc zostajemy dalej na etapie 3-2. Moi drodzy, przechodzimy jeszcze do kolejnych oczywiście podpunktów, czyli jednak sam konstrukt, sam wygląd danego konstruktu. Akurat zły przykład porównywać taksówkę z tym, ale możemy sobie porównać coś innego, bo oczywiście to jest różnica, to kosztowało dyszkę, to kosztowało dwie dyszki. Natomiast jeżeli porównam sobie, chociażby tu zestaw za również dwie dyszki, to jest oczywiście Playtime, albo bardziej legitnie ten zestaw, oczywiście on jest trochę mniejszy, ale ja będę z wami szczerzy, on mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o build. Spójrzcie, ma tutaj różne rozwiązania oryginalne, ma tutaj jeszcze u góry oryginalne, ma ogniki, wygląda to naprawdę spoko. Spójrzcie, trochę się tu rozjeżdża, trochę się tu rusza i właściwie Playtime jest zestawami, które też ze sobą dużo kombinują, gdzie tutaj się dużo dzieje. Czasem nawet budując byłem zaskoczony, jak to zostało rozwiązywalne, w związku z tym jednak tutaj punkt ląduje dla Playtime'ów, tym bardziej, że po prostu jest solidniejsza jest ta konstrukcja, gdyż po prostu tą mogę rzucać nieskończoność, tą też, ale czuję, że prędzej czy później coś by tu odpadło. Punkt dla elefanu. Pojedźmy sobie jednak też dalej i przejdźmy do takiego trochę abstrakcyjnego, ale jednak chciałbym o nim napomknąć, czyli do uniwersum. Mianowicie, jeżeli wiecie, spodobały nam się któryś gatunek klocków i chcemy z niego zbudować miasto, chcemy z niego zbudować swoją potęgę klocków, chcemy jego mieć jak najwięcej, to tutaj bezkonkurencyjnie wygrywa Playtime. Gdyż zestawy wychodzą od 3, jak nie od 4 lat, więc naprawdę mamy już tu całkiem spore uniwersum. Sam już mam chyba z 10 zestawów z Playtime'ów i naprawdę idzie coś z tego zrobić ciekawego, fajnego. I jeżeli do tego porównamy sobie również różnorodność różnych serii po prostu, tak? Że są dla dziewczynek, są takie i takie. Dokładnie, w sumie akurat tu może takiej różnicy nie ma, ale dokładnie mamy podobny wybór w sumie. Bo są i dla dziewczynek, są i Ninjago. Tu akurat wybór jest podobny, chociaż tu nie mamy akurat Ninjago. Tu mamy tylko City kosmicznych... są kosmiczne ninja. Nie, są kosmici normalni. Plus ten. To tutaj też by wygrywało tak czy siak. Punkcik leci dla Playtime'ów, czyli mamy już zdecydowaną przewagę dla Playtime'u.
Kolejną przewagą, jaką mógłbym wymienić, jest jednak stałość, solidność właśnie tych konstrukcji. To trochę wynika z poprzedniego, ale chodzi o coś innego. Tu jest wszystko tak dobrze zbudowane, że tu na przykład możemy coś odłamać, to też w miarę łatwo odpada i tak dalej. Z takimi rzeczami raczej się nie spotykamy przy playtime'ach. Oczywiście czasem jest to ciężko rozmontować, szczególnie gołymi palcami, tu by się przydał separator. Jednakże solidność konstrukcji jest to, co się zasługuje na punkt, ale w sumie to było w poprzednim, więc tego już tu nie oceniam. Moi drodzy, i tak naprawdę ja mógłbym tu wymieniać wam jeszcze naprawdę długo, jednak nie zmienia to faktu, że pomimo tego, że się wydaje, że Playtime wygrał minimalnie, wygrywa znacznie bardziej dla mnie, bo przyjrzyjmy się, w jakich punktach zdobył Elefant punkty? No nie wiem, w naklejkach, w pakowaniu, a nie w samych klockach. W samych klockach dla mnie druzgocąco już lepiej wypada tutaj Playtime, czyli klocki z Lidla. W samym buildzie, w samej jakości klocków, w samej zabawie, samej branie radości z zabawy, Playtime wygrywa ewidentnie bardziej, ponieważ z samych klocków oni praktycznie nie zdobyli zbyt dużo tych punktów. Oczywiście klocki z Biedronki złymi klockami nie są, ale te z Lidla są lepszymi. I ostatnim krokiem, jaki chciałbym tutaj jeszcze dodać, moi drodzy, jest sama cena. One są w miarę porównywalne, można by rzec, no bo to dwie dyszki, ale na przykład Playtime'y za takie autko wolą dyszkę. No i teraz tak, ja osobiście, gdy kupuję te dwa zestawy, znaczną większą radość czerpię z tej taksóweczki niż z tego jakoś pojazdu. Oczywiście to jest kwestia indywidualna i tutaj nie mówię. Jednak oczywiście, to wiecie, mógłbym mieć dwie taksóweczki w cenie tego. Po prostu uważam, że cena lidlowska to za dychę, czy za dwie dychy tam naprawdę po prostu jest taniej, jest lepiej, jest bardziej opłacalnie w Lidlu. Może jakby Biedronka zmniejszy trochę cenę, to by też zadziałało tutaj inaczej. Jednak nie zmniejszyła, dlatego to jest dla mnie taki gwóźdź. Jeżeli więc chodzi o klocki, zdecydowanie polecam bardziej Playtime. Są przyjemniejsze, fajniejsze, ładniejsze. No, poza chipkiem, który mówiliśmy, kwestią indywidualną jest. I przede wszystkim mają większe uniwersum, jeżeli chodzi o budowanie całego świata. Dla mnie osobiście wygrywają więc więcej, niż punktacja na to wskazuje. I to jest moja odpowiedź. Wam dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że pomogłem wam w wyborze klocków, jeżeli szukacie fajnych alternatyw. Obydwie są fajnymi alternatywami jak najbardziej, przy czym jedne troszkę mocniej mogą nas cieszyć niż inne. Dziękuję wam, że byliście. Mam nadzieję, że zostawiliście tu również swoją subskrypcję i łapki w górę i że będziemy się widzieli oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!